Czyli nie jest to przypadkowe, to nie wiadomo dlaczego tak się stało i dlaczego to było w ogóle możliwe, że tak one mogły kursować. No, było to jakby sprzeczne z samą ideą wojny w tym momencie, jeżeli hasła wroga jakby są rozsyłane przez żołnierzy do domów. Czyli jest to ciekawa sprawa, no warta zbadania, bo możliwe, że gdzieś znajdują się w jakichś wspomnieniach elementy. My nie znaleźliśmy nic na ten temat. I też takim już kończąc, ciekawym zjawiskiem są pocztówki ASK z lat 30., które były w obiegu w Gdańsku od 45 roku do lat 50. I też o dziwo są to pocztówki, na których przed Bramą Wyżynną stoi pomnik Wilhelma I, czy nad Gdańskiem lata Zeppelin. To oczywiście to były fotomontaże, no ale sterowiec Zeppelin się pojawia w Gdańsku, w Sopocie to montowany, czy statki wycieczkowe niemieckie stoją przy molu w Sopocie. I zderzenie tych widoków z Wilhelmem I, a na rewersie ze znaczkami z Bierutem, no też daje ciekawe pojęcie, jak to mogło wyglądać w latach 50. No, Gdańsk był zniszczony, a tutaj nagle takie treści dziwne też się rozchodzą po świecie. No, myślę, że to są takie ciekawostki, no może drobne, ale dające jakiś inny obraz też tej rzeczywistości i przedwojennej w Gdańsku. Okazuje się, że tutaj nasi fotograficy naprawdę zrobili dużą furorę i artystyczną i pewnie finansową też, bo sądząc po ilości tych pocztówek. No i przeniosło się to potem na lata powojenne i myślę, że większość tych zdjęć jakoś kształtuje obraz Gdańska, estetykę, no i możemy się cieszyć, że to są nasi fotograficy. Także dziękuję bardzo i teraz może poproszę pana. Techniczny problem jest trochę co innego pokażę niż zamierzałem, ale mam nadzieję, że to będzie w miarę też ciekawy i będzie się wiązać z tym, o czym przed chwilą właściwie Wojtek też trochę mówił, mianowicie o tym, jak używane są obrazy. No jak to, co my często traktujemy jako pewien rodzaj takiego neutralnego, no widok miasta, wieża, jakaś brama, coś takiego, jak może mieć jakąś taką swoją ukrytą treść, której użytkownicy obrazu nie zawsze są świadomi. No to przed chwilą to mówiliśmy o tych polskich akcentach wysyłanych z pocztą polową niemiecką w 1939 roku, czy o tym pomniku konnym Wilhelma wysyłanym z kolei przez Polaków po wojnie w Gdańsku. Ale to jeszcze można powiedzieć, no zrozumiałe, wtórne zużytkowanie jakiegoś tam materiału, który nie został wykorzystany wcześniej. Ale muszę Państwu powiedzieć, że już polskie edycje powojenne potrafiły być bardzo, bardzo wątpliwe i przewrotne, ponieważ ja znam przynajmniej jedną pocztówkę wydaną już oficjalną przez polskie wydawnictwa, przez Ruch czy jakiś KAW, czy Ruch, bo to jeszcze wtedy KAW nie było, która pokazuje mniej więcej tylko tę nową XIX-wieczną elewację bramy Wyżynnej z herbami Hohenzollernów. W związku z czym tam już nie ma mowy o tym, że ktoś no, nie miał pocztówki pod ręką bieżącej, wziął sobie jakąś starą, prawda? Nie, to było po prostu rzeczywiście świadomie wykonane zdjęcie i wydane w polskim wydawnictwie w latach 50. jako pocztówka. To obrazuje, że no, w żaden sposób nie byli świadomi ci, którzy tę pocztówkę wydawali, zatwierdzali, prawda, akceptowali tego, jaka treść jest zawarta na tym obrazie. I o tym właśnie chciałbym teraz powiedzieć właśnie na jednym przykładzie. Więcej przykładów ci z Państwa, którzy są zainteresowani, znajdą w takim krótkim tekście, który towarzyszy tej książce i który właśnie mówi o takim konstruowaniu wizualnych, no powiedzmy takich znaków polskości, czy dowodów polskości, czy w każdym razie no, takich konstrukcji wizualnych polskości w Gdańsku.
I wydaje mi się, że arcydziełem, absolutnym arcydziełem tego rodzaju jest cykl, który był zawarty w tece, której okładkę tutaj, czy obwolutę, front obwoluty Państwo widzą, Motywy architektury polskiej Jana Gumowskiego, wydanie w 1928 roku, która w moim przekonaniu oczywiście jest najważniejsza, jeśli chodzi o operowanie obrazu. Fotografia też jest przecież obrazem, też jest kształtowana w sposób świadomy mniej lub bardziej. Wybór motywu, kadrowanie, pewnego rodzaju nawet zabiegi retuszerskie, które przecież też w fotografii, zwłaszcza dawnej fotografii, były normą i standardem. Także podpisy, to w jaki sposób dane zdjęcie jest podpisane, czy dany obraz też wpływa na naszą percepcję, na to z jakim nastawieniem podchodzimy do tego obrazu. Ja tu właśnie chciałbym pokazać Państwu na tym krótkim przykładzie, nie będę pokazywał wszystkich ilustracji, było 20 w tej tece, ale to, co zobaczymy, myślę, że wystarczy, żeby wyrobić sobie zdanie na temat tej teki. Rzecz bardzo ważna, którą trzeba od razu na początku powiedzieć, to nie był jakiś indywidualny interes Jana Gumowskiego. To nie było indywidualne przedsięwzięcie, gdyby myślał sobie, no, Gdańsk, malownicze miasto, pojadę, zrobię litografię, sprzedam na tym zarobię. Cały wyjazd Gumowskiego do Gdańska, potem druk tej publikacji, a wreszcie jej kolportaż, to także z dbałością o to, żeby znalazła się ta teka w ważnych bibliotekach zachodnioeuropejskich, ciężar finansowy tych wszystkich spraw wziął na siebie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej. Co pokazuje, że istniała świadomość po prostu rzeczywiście rangi tej siły, którą obraz może w sobie nieść. I spójrzmy, mając już to wszystko na względzie, spójrzmy na tę właśnie jeszcze okładkę, tą wolumę. Przede wszystkim tytuł, Motywy architektury polskiej. No, z formalno-prawnego punktu widzenia Gdańsk nie był częścią Polski, nie był częścią państwa polskiego. Włączenie go na zasadzie takiej jak innych tek Gumowskiego, po prostu do cyklu obrazów architektury polskiej, już samo w sobie było dość takim znaczącym gestem. Ale to nie wszystko. Patrzmy, jaka jest forma heraldyczna przyjęta na tej okładce. Bardzo rzadka. W dawnej heraldyce, nie powiem, że niespotykana, bo spotykana, ale bardzo rzadko spotykana. I właśnie tę formę bierze Gumowski na okładkę. Znaczy orła polskiego z nałożonym na piersi herbem Gdańska. Prawda? Czyli właściwie w tym momencie ten Gdańsk został absolutnie inkorporowany do Polski. Nawet w sensie heraldycznym. Nie jest pokazany po prostu herb Gdańska, tak jakby się wydawało być powinno, tylko rzeczywiście jest pokazany polski orzeł jako część tej polskości, prawda, jest właśnie ten herb Gdańska. Korona tego herbu jest wyniesiona, jak widzimy, ponad tę tarczę herbową i właśnie jakby obsługuje gdański herb i polski. Prawda? Ale jak powiedziałem, motyw jest rzadki, ale znany w heraldyce dawnej, w numizmatyce dawnej. I tutaj bardzo prawdopodobne, że ten motyw podsumuje Janowi Gumowskiego jego brat, Marian Gumowski, wielki, wybitny numizmatyk, prawda? Którego wszyscy, którzy się numizmatyką gdańską zajmują, doskonale znają. A więc, no właśnie, prawda? Mamy już okładkę, która gdzieś na to motywy architektury polskiej i Gdańsk, ponieważ to jest dobrze widoczne, to jest uzłocone na dole, Gdańsk, po prostu część Polski. Teraz spójrzmy już na poszczególne plansze. Z tyłu tej obwoluty znajduje się ten motyw znanej połatki, prawda, z wsieni gdańskiej, która była w tamtym czasie interpretowana jako herb polski, jako orzeł polski. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest inna kwestia, moim zdaniem niesłusznie, to raczej ten orzeł bez korony, bo tutaj w takim kontekście raczej pewnie to z taką biblijną interpretacją orła trzeba by było wiązać, prawda, tą znaną nam z psalmów dawidowych, ale to jest już rzecz drugorzędna. Najważniejsze, że w ówczesnej polskiej świadomości ten obraz istniał, czy ten orzeł istniał jako polski, dowód polskości. Czyli mamy kolejny dowód na polskość gdańską. Prawda? I teraz spójrzmy na kilka z tych, byśmy mogli. O, proszę spojrzeć. To jest plansza, od której zaczynam, ponieważ ona w tej tece jest zupełnie wyjątkowa. Widzimy obraz dla Gdańska zupełnie nie jakoś nadzwyczajny. Można powiedzieć, że wręcz absolutnie stereotypowy. No, wręcz kanon, banał i takich obrazów malowanych, rysowanych, fotografowanych są po prostu setki. A mówię, że dla
tej teki jest on wyjątkowy. Otóż jest on wyjątkowy z tego powodu, że w moim przekonaniu, chyba że jestem tutaj jakoś za mało bystry, ale ja w każdym razie w tym obrazie nie dopatrzyłem się ani jednego elementu polonizującego. Jest to jedyna tego rodzaju plansza na całe 20, które występują w tej serii. To jest jedyna plansza, gdzie rzeczywiście, ja w każdym razie, jak mówię, nie dopatrzyłem się niczego takiego, co by pokazywało, że Gdańsk jest Polski. To jest po prostu ładny, malowniczy widok mariacki, prawda? Poza tym właściwie każdy obraz w taki czy inny sposób jest związany z polskością. Czy przez dobór takich zabytków, w których pojawiają się jakieś na przykład heraldyczne odniesienia do Polski, tak jak w tym wypadku, prawda? Czy do polskich królów przynajmniej, czy w sposób taki bardziej już pełen inwencji, długie pobrzeże z tym symbolem wręcz krzyżackiego Gdańska, jakim jest żuraw, prawda? No tak, to jest rzecz ciekawa, jak w polskich i niemieckich międzywojennych publikacjach inne zupełnie obiekty są wybierane jako symbole Gdańska. Tak? Na przykład żuraw niesamowicie popularny w niemieckich publikacjach, bardzo rzadki w Polsce, no bo taki krzyżacki jeszcze sprzed polskich czasów. Więc wydawałoby się, że tutaj ciężko byłoby polskość wskazać. No i rzeczywiście nie bardzo by się to udało, gdyby nie ten prosty zabieg, że w pierwszym planie mamy flagę Rady Portu, prawda? Która jest takim złożeniem godła polskiego i godła gdańskiego. I znów na pierwszym planie co mamy polskiego orła, prawda? Teraz następny. Oczywiście pojawiają się też takie zabytki, które w oczywisty zupełnie sposób, taki jednoznaczny, wiążą się z Polską, z polskością, z mecenatem polskim, w tym wypadku monarszym, prawda? Znów nie wchodzimy, jak to tak historycznie było, wiemy, że Sobieski tylko częściowo finansował Kaplicę Królewską, ale świadomości Polaków i też tych bardziej wykształconych Niemców gdańskich, na pewno ta Kaplica Królewska też jako pewnego rodzaju symbol, no, ważny ślad polskich zabiegów wokół Gdańska funkcjonowały. Teraz spójrzmy na jeszcze jeden element, proszę zobaczyć. Tym obrazom towarzyszyły też teksty, proszę zobaczyć, trójjęzyczne. Zamysł propagandowy jest bardzo oczywisty, prawda? Polskie, francuskie, niemieckie i angielskie. One się różnią często między sobą, często różnią się radykalnie, jak Państwo widzą na tym przykładzie, prawda? Polski opis jest zupełnie lapidarny. Kaplica Polska. Polakom to już wystarczyło. Polska, załatwiona sprawa, nie musimy wnikać. Francuzom, Brytyjczykom trzeba było objaśnić, prawda? Dlaczego? Co sprawia, że ta budowla właśnie wiąże się z polską historią Gdańską. Więc widzimy właśnie, jak ewidentnie jest taki zamysł perswazyjny, powiedzmy, prawda? Chodziło o to, żeby tych jakichś tam obcokrajowców przekonać, że jednak polskie prawa w Gdańsku są uzasadnione. Teraz jakbyś mógł następną pokazać. Podobnie w wypadku Neptuna, prawda? Gdzie mamy też klasyczny zabytek gdański, ale pokazany w ten sposób, co jest zresztą bardzo, bardzo powszechne w polskich publikacjach. Czy w fotografiach, czy właśnie w takich widokach już artystycznych. Neptuna właściwie zawsze w Polsce się pokazuje, czy w polskich publikacjach, w ten sposób, żeby bardzo silnie wyeksponować tego orła polskiego na kracie. Prawda? W niemieckich publikacjach jest wręcz odwrotnie. Okay. Bardzo często jest on retuszowany. Polski już jest retuszowany. Z kilka zdjęć znalazłem, gdzie jest po prostu ewidentnie widać ślady retuszu, jak się to większy fotograf. Więc widzimy, prawda, znów zabiegi na obrazach. I teraz ja bym mógł jeszcze jedną pokazać. No i oczywiście takie uwieńczenie też widok to jest taka jedyna podwójnej wielkości plansza graficzna, coś w rodzaju takiego widoku dawnego Gdańska całościowego, w którym widzimy znów polskiego orła opiekuńczymi skrzydłami obejmującego gdański hełm.